Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale, tym razem Indiana Jones 5, czyli Artefakt Przeznaczenia. No i jestem chyba w sumie ostatnią osobą, która o tym filmie mówi, ale właśnie wróciłem z kina i miałem taki zamysł, żeby już za późno nie robić tej recenzji, ale po zobaczeniu tego filmu, kurde, nie mogłem się oprzeć po prostu, ale posłuchajcie dalej. Spokojnie, tutaj w sumie nie będzie żadnych spoilerów, aczkolwiek film miał premierę już kilka dni temu, tak więc no nie wiem. Ale nie pojawią się tutaj ode mnie spoilery, wy możecie pisać pewnie w komentarzach coś tam spoilerowego. No więc tak, Indiana Jones ma 5 filmów, ale dla mnie liczą się tylko 3, może 4. Indiana Jones ma specjalne miejsce w sercach każdego fana kina akcji. Co do tego nie ma wątpliwości. Pierwsze 3 filmy były fenomenalne, miały taki vibe naprawdę poszukiwacza przygód. Indiana Jones stał się postacią kultową. No i kiedy w 1989 ostatnia krucjata się kończyła, Indy odchodził w stronę zachodzącego słońca. W sensie, że kończyła się trylogia. No i później w 2008 powstało Królestwo Kryształowej Czaszki. Oh boy. Czy to jest zły film, Królestwo Kryształowej Czaszki? Nie, ale podjęto pewne złe decyzje, które wpłynęły na to, że większość, jak nie 99,9% uważa, 99,9% ludzi albo osób, które oglądały ten film, uważa ten film za jeden z najgorszych w całej franczyzie. No i w 2023 mieliśmy kolejną część, na którą czekaliśmy 34 lata. I czy na ten film czekaliśmy 34 lata? Ja na pewno na taki film nie czekałem. Uważam, że jest ten film, czyli Artefakt Przeznaczenia, gorszy niż Królestwo Kryształowej Czaszki. Z jednego małego, takiego tyciego powodu. Zakończenia. Trzeci akt w nowym filmie o Indianie Jonesie to jest po prostu kpina. To jest policzek w stronę fana Indiana Jonesa i filmów przygodowych. To jest po prostu obelga, to jest naplucie komuś w twarz i ja uważam, że ten film jest najgorszy. Nie na taki film czekałem. Mam nadzieję, że ten film szybko zniknie z mojej pamięci, ale dla ciebie to może być świetny sequel. Dlatego napisz mi w komentarzu, dlaczego uważasz, że Artefakt Przeznaczenia jest świetnym sequelem. Jak ci się nie chce rozpisywać to w jednym, dwóch zdaniach. No więc tak, według mnie, od razu wam powiem, Indiana Jones 5 ma taką ocenę 4 na 10, w porywach 5 na 10. Tylko z tego względu, że jest tutaj Harrison Ford i kilka innych fajnych postaci, które widzieliśmy wcześniej. A tak naprawdę tutaj James Mangold, który jest reżyserem 5. części, nie zrobił tutaj nic specjalnego. Wszystkie pomysły zostały przeniesione z poprzednich części. Mamy tutaj małego Tediego, który w poprzednich częściach był tym małym Azjatą, czyli Ki Huy Kwan. Wszystko było praktycznie to samo, pomysły zerżnięte z poprzednich części, takie odgrzewanie kotletu, taki typowy i wyłączny fan serwis, ale okej, znosiłem to do pewnego czasu, aż nie nastąpił trzeci akt, zakończenie filmu. O Boże, po prostu jak to zobaczyłem, w pewnym momencie pomyślałem sobie, kurde, ja oglądam jakiś inny film, co to za gówno po prostu jest. Co ten James Mangold jarał, albo co brał przed nagraniem trzeciego aktu, to znaczy no w sumie nie on, ale co scenarzyści brali, to ja po prostu nie wiem, ale chcę spróbować, albo nie, w sumie się boję. Po prostu trzeci akt to jest bajka wyssana z palca, jakaś dziwna, głupia historia, która nie pasuje kompletnie do całej franczyzy. To, tak jak powiedziałem, to jest po prostu policzek w twarz fana filmów przygodowych, a tym bardziej Indiana Jonesa. Gdyby nie trzeci akt, to ten film byłby naprawdę wysoko, byłby na 4. miejscu, bo pierwsze 3 filmy są poza jego zasięgiem, a 4. film był no słaby. Aczkolwiek ten jest najsłabszy, ten nowy. Ale gdyby nie trzeci akt, no to byłby lepszy niż Królestwo Kryształowej Czaszki. No i co? Co ja muszę tutaj powiedzieć? Generalnie nic odkrywczego, nic czego nie widzielibyśmy wcześniej. Wszystko zostało poprzerabiane i po prostu wrzucone to na nowo. Jest to taka nostalgiczna historia, nostalgiczna przygoda. Oczywiście znana z poprzednich części muzyka, aktorzy, tempo, wszystko jest spoko, tylko po prostu ten trzeci akt mnie po prostu tak zranił mocno, że postanowiłem nagrać tą recenzję i trochę ponarzekać. No nie na taki film czekałem 30 lat, znaczy no w sumie nie czekałem na ten film 30 lat, no bo ostatnią Krucjatę to ja oglądałem może z 15 lat temu. Tak więc 15 lat czekałem na taki film. Ale nie. Nie polecam tego filmu, bo po co sobie psuć smak? To jest tak jak zjesz dobry obiad, a Indiana Jones Artefakt Przeznaczenia to jest taki najgorszy deser, jaki w życiu jadłeś. I pozostawia po sobie taki mega niesmak, dziwny zapach z ust i w ogóle chce się żygać po prostu. Jeżeli już chcesz obejrzeć... Dobra, jeżeli chciałeś obejrzeć ten film, no to już pewnie poszłaś lub poszedłeś do kina. No ale wtedy daj mi znać, czy był ok. Ale jeżeli jeszcze nie obejrzałeś Artefaktu Przeznaczenia, no to zachęcam cię bardzo serdecznie do zaczekania i poczekania na wersję DVD, Blu-ray czy jakieś wydanie digital i wtedy obejrzenie go sobie w domu, bo szkoda twoich pieniędzy. Nie, ten film nie powinien powstać. No i może w sumie na tym zakończę, bo jeszcze coś głupiego palnę. Nie oglądajcie tego filmu. No a jeżeli chcecie, to i tak zrobicie co chcecie. No ale to już nie będzie moja wina, tylko twoja. Na razie.